Witam. Co wam będę długo gadał? 4 miesiące zapuszczania. Jak widzicie, broda nawet dość pokaźna, bo no, boki przystrzygłem, a na długość nic nie robiłem. No co, pora się ogolić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kurde, już dawno nie pamiętam, kiedy brzytwę miałem w ręce, tak właściwie, kiedy się goliłem. Bo już chyba no, z rok czasu gdzieś się już nie goliłem. Jako brzytwą, nie? Oczywiście. Co, zaczynamy. No sobie tutaj przygotowałem parę rzeczy. Ale najważniejszy krem. Dobra, ja się tu przygotuję. Broda zmoczona. Zrobię sobie pianę w misce. Użyję sobie brutala. Siebie dużo piany, pędzelek Omega, wyrabiam, bo szkoda trochę tej brody wam powiem, ale trudno, zapuści się nową. Dobra, piana wyrobiona, jedziemy. Z tych kłaków. Okej, mam przygotowane dwie brzytwy. Zacznę od tej, jakby coś nie szło tak, no bo nie goliłem się to, więc nie wiem, jak ją nauszyłem. Jeszcze wytrzę ręce. No co, jedziemy z tym koksem. Jeszcze gąbka. Dobra. Gąbka jest, to jest. Gąbeczkę będę wycierał. Jedziemy. Słuchajcie, brzytwa idzie od beznadziejniejszego oporu. Więc naoszczona dobrze. Druga strona. Nie wiem, czy to będzie widać. Kurde, z lusterka się golę. Ale idzie jak po maśle. Szyję jak zwykle pod włos od razu. Okej. Nagrywa to nagrywa. Się nie okazało później, że to nie nagrane jest. Druga strona. Kurde, tu już opór jest, powiem wam. Ale ręce mi się trzęsą. Dobra. Co ja tu mam robić teraz? Wycieramy drugą stronę wąsa.
dostaną. Trochę ten krem już wysechł. Dlatego tu jeszcze przejadę. Dobra. To sobie na razie zostawię, bo się muszę. Okej. Okay. Ale wyglądam pięknie. Kurwa, czysty szczur. Wycieramy brzytwę. Kikłaki. I jedziemy teraz. Ja powiem wam, jak po roku czasu nie miałem brzytwy w ręce, wcale nie idzie to tak źle. Jak wiecie, jestem na odchudzaniu i ta gęba mi strasznie schudła. Kurde, także jak miałem brodę, to tak nie było widać, a teraz to już normalnie masakra. Jak pamiętacie moje wcześniejsze... No i co? Golenie wykonane. Niestety złośliwość rzeczy martwych i skończyła się pamięć w telefonie, więc się wyłączyło. Ja już dokończyłem podwłos, tak żeście widzieli. No powiem wam, wyglądam strasznie. Człowiek nieprzyzwyczajony bez tej brody. No ale... Nie wiem, czy zapuszczać od nowa, ale mam trochę brzytew teraz, to trzeba wypróbować. Co? Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Mam nadzieję, że trochę znowu wam pokazałem golenia brzytwą. Na razie, trzymajcie się, cześć. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie.